Trzymałam w drodze z przedszkola, dlatego że zobaczyłam psa. Zobaczyłam psa i chciałam sprawdzić, czy żyje. I nawet tutaj znalazłam w okolicy jakiegoś weterynarza, ale okazało się, że nie żyje i zatrzymał się też taki lokalny, nie wiem, rolnik, można powiedzieć. Ten mi powiedział, że zna właściciela i że mu powie. Więc jak będę wracała, to zobaczę, czy rzeczywiście powiedział mu to. Bo to sprawdzę. A oprócz tego postanowiłam, że zrobię Wam w terenie może strój dnia. W tych okolicznościach trochę przykrych, ale mam nadzieję, że to się jakoś wyjaśni. No, jeżeli nie, to ja po prostu chyba tego psa pochowam. Jak nikt tutaj się nie zgłosi po niego. W każdym razie dzisiaj mam na sobie... Jezu, myślałam, że to jakiś lis tutaj się do mnie patrzy, ale to jakiś pień, mam jakieś halucynacje. Słuchajcie, dzisiaj tak, żeby postawić tę kamerkę, no tak średnio. Tutaj akurat jest jezioro obok. Ale takiej podstawki stricte to ja niestety tutaj nie mam, słuchajcie. Więc chociaż może postawię kamerkę na takim słupku, nie wiem, jak to będzie wyglądało. W każdym razie mam na sobie dzisiaj szalik z Gapa. Ten szalik mam często we vlogach, bardzo go lubię i ten kolor bardzo mi się podoba. Mam wrażenie, że współgra z moją karnacją. Nie mam za bardzo gdzie tego postawić. Słuchajcie, mam na sobie sweter z mojego La Corsa. Taki cielisto-beżowy. Czarne spodnie. Te spodnie są z TK Maxa. Nie wiem z jakiej firmy. Z takiej po prostu no-name'owej firmy. One kosztowały chyba 50 zł. 39 albo 49. No i mam buty. Dzisiaj trochę są brudne. Z River Island. Na sobie. Nic specjalnego, paznokcie mam pomalowane Wicked i wracam teraz do domu i w ogóle dzisiaj miałam nieprzespaną noc. Słuchajcie, moja córeczka Natalka, mała, 8-miesięczna, w zasadzie już za chwilę 9. Niestety, ale wymiotowała. Słuchajcie, po prostu weszłam do pokoju i zobaczyłam, że ona jest mokra. Mówiąc dyplomatycznie. Właśnie tak się przestraszyłam. Sobie pomyślałam, że przecież ona się mogła zakrztusić, więc od razu szybko ją wykąpaliśmy, zmieniłam jej pościel i tak dalej, ale wzięłam ją do siebie, bo bałam się, że się zakrztusi, jak jeszcze będzie wymiotować. Więc tak naprawdę miałam całą noc na czuwaniu. No ale czego się nie robi. I tak dla dzieci, no musiałam wstać dzisiaj, tak zawieźć Wiktorię do przedszkola razem z dzidzią, no bo nie mam co z nimi zrobić jak dzieci, ja nie mam żadnej opiekunki ani nic takiego, więc muszę sobie sama radzić. No i mam po prostu dobry puder, dobry podkład i może tego tak nie widać, no ale muszę, no nie mam wyjścia. Zaraz sobie zrobię kawę, w ogóle muszę kupić sobie kawę, bo już mi się skończyła. No i tyle. Słuchajcie, nie chcę tutaj Was zanudzać, bo jak ja się rozgadam, to minie nie wiadomo ile czasu. Ściskam Was mocno i do zobaczenia w domu, bo dzisiaj postanowiłam, że Wam pokażę mój strój dnia. Jeszcze postawiłam na samochodzie aparat i pokażę Wam, jak wyglądam w całości. Czego się nie robi. Nie wiem, czy to mnie widać. No i tak jak Wam mówiłam, te wszystkie rzeczy, które mam na sobie, wyglądam, tak się prezentuję. Moje włosy są jeszcze nie uczesane. Znaczy są uczesane, ale są nieułożone. Taki mek wymyśliłam ze strojem dnia. No to pa! Dzisiaj robię paprykę nadziewaną. Tutaj przygotowałam sobie już i wydrelowałam, nie wiem czy tak się mówi, na paprykę, ale chyba tak. Środek. No i zaraz Wam pokażę nadzienie. Ja akurat podłożyłam sobie papier do pieczenia, bo tak będzie mi łatwiej. Chodzi o środek, to mam tutaj marchewkę, pietruszkę, szpinak, mięso z indyka. Oczywiście staram się przemycić jak najwięcej warzyw, cebula i takich ziół i tak dalej dla dzieci, więc tutaj jest i szpinak, i pietruszka, i takie różne inne rzeczy. Czosnek też jest, sól, pieprz, no i będę jeszcze dodawała ser, parmezan i ryż, ryż basmati tym razem. No taki prosty obiad, wiecie, zwykły, ale sycący i
Można zawsze coś tam przemycić, jak macie problem z przemyceniem dla dzieci jakichś warzyw. Nadzienie to uważam, że jest bardzo ważne dla konsystencji i smaku. Dodałam ryż i teraz płatki parmezanu na wierzch. Oczywiście też w środku je wplotłam, żeby to wszystko ładnie się powiązało. Można też dodać jajko, ale ja mam wrażenie, że wtedy jest trochę twardsze. Znaczy ja nie dodałam akurat jajka. No i przypuszczam parmezanem i wsadzam do piekarnika na... No nie wiem, szczerze to gotuję, piekę to na oko, więc myślę, że 20 raczej 5 minut. Ja zresztą zaraz Wam powiem, jak to zrobię. Tak wyglądają gotowe do piekarnika, przygotowane z czapeczkami. Jeżeli chodzi o długość pieczenia, jest to dość trudny temat, dlatego że ja wsadzam do swojego piekarnika na mniej więcej 25 minut z termoobiegiem. Jeżeli czapeczka się podpieka szybciej, to zmniejszam temperaturę, piekę mniej, krócej, wolniej, zmniejszam termoobieg. No ja to generalnie większość rzeczy robię na oko, więc można powiedzieć, że 200 stopni, 25 minut. Jeżeli macie wszystko ładnie przypieczone i zrumienione w środku, no to jest kwestia tylko tego, żeby to się połączyło razem, a jeżeli nie, no to ten czas odpowiednio pieczenia się wydłuża. Że to są lakiery, które zostają. Tutaj są lakiery, które... Pokaż. Nati, pokaż na chwilę. To są lakiery, które oddajemy zdecydowanie lub wyrzucamy, bo jeżeli one są dobre, to je oddamy, a jeżeli są złe, to je po prostu wyrzucimy. Tutaj jeszcze była takie coś, ale to nawet nie wiem, ile to jest tam. Więc to wyrzucimy, a jeszcze Lailosyzm. Dobra, a teraz to, co potencjalnie zostawiamy z tych wszystkich lakierów. Tutaj masz jeszcze to. To myślę, że tak, jak tu widać. Zastanawiam się nad tym, bo on mi odpryskuje. Na pewno ten, ja go bardzo lubię używać w okresie świątecznym, Essie. Potem, proszę. Potem zostawiam ten, bo on jest dość świeży. Ten z Essie też lubię, chociaż też się zastanawiam, czy on mi nie odpryskuje już. Teraz ten z P2 czy P2, okej, P2 chyba to się mówi, bo to jest niemiecka firma. Essie Bottle Service to zostaje i zostaje Bachelorette Bash. Tutaj mamy Are You Ready z Sally Hansen, to też zostaje. Z ciemnych takich lakierów, no to Midnight Cami, bo rzadko go używałam, ten z Oriflame. I ten fioletowy z Oriflame, szary, bo moja przyjaciółka mi go ostatnio dała i jest w miarę taki świeży. Rita Ora Rain Rain Go Away, lubię ten lakier, ostatnio sobie go kupiłam, zastanawiam się nad tym, to jest taki maybe. Ten zostawię sobie, bo on jest, no taki fajnie jest, czasami taki lakier się przyda. I teraz tak, z jasnych kolorów Superstay. Potem jest Muchi Muchi, Ballet Slippers, biały do Frencha i ten jest piękny dziewczyny kolor, Pink Whisper z Maybelline. Tutaj mamy Sally Hansen, on ma taki delikatny brokat, no taki na lato fajny, także to tylko zostaje, pilniczki, to narzędzie. I jeszcze tutaj Kiurko, ale no tylko to zarekwirowała na ten moment. No i zastanawiam się nad tym, czy ja mam go w ogóle zostawić czy nie, bo on mi odpryskuje. Ale to na razie tyle. Jeszcze znalazłam swoje kółka, w których chodziłam w liceum. Słuchajcie, uwielbiałam chodzić, w takich kolczykach żyłam, jak byłam nastolatką. I wspomniało mi się, jak bardzo je uwielbiałam, kiedy je dzisiaj znalazłam. Kurier. I ten kurier przywiózł mi paczkę i przypomniał mi, że mi ostatnio też zostawił paczkę z Big Glossy, a ja jej nie odpakowałam, tylko wstawiłam karton na garażu i coś tam robiłam i zapomniałam i teraz sobie przypomniałam, więc od razu znaczy nie otworzyłam jeszcze, rozpakowałam z tych kartonów, bo te kartony były mokre. Takie, znaczy takie wilgotne, brudne i tak dalej, ale przyjechał, przepraszam, z szczoteczką Foreo, to jest taka sejczna elektryczna szczoteczka nowa,
którą dostałam, zresztą nawet myślałam kiedyś o tym, żeby kupić sobie tą szczoteczkę i jej parę dni potem dostałam maila, czy nie chciałabym jej przetestować, więc zobaczymy. Taki kolor mi się bardzo podoba, miętowy. Zobaczymy co, jak, no i teraz ten Bigloss. I w ogóle dwa pudełka są, Beaver, przepraszam. Spakowałam z tego kartonu, bo on był naprawdę nieatrakcyjny. I słuchajcie, co tutaj w ogóle jest? Tutaj są, a to mój mąż się bardzo ucieszy, chociaż on uważa, że odżywki, że szampony można wziąć jako mydła. Dobra. Odżywka. Energizing Self Protection Maska, odżywka. Tutaj mamy jeszcze Beaver Keratin Hair Thickening. Odżywka. Keratynowa odżywka zagęszczająca włosy. Mi bardzo włosy wypadały. Teraz już rosną mi włosy, ale wypadały mi przez karmienie. Szampon zagęszczający włosy, także fajnie, no. To się zawsze przyda. Ja lubię bardzo dostawać produkty do włosów, bo te produkty mi się zawsze przydadzą, ale to wam moją mężową się cieszy. Zawsze mówię, a co dla mnie? No, ostatnio dostał zegarek. Bez przesady. Zresztą, jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tym kodzie z Daniela Wellingtona, minus 15% do, na hasło, macie ode mnie minus 15% i wysyłkę na cały świat za darmo do stycznia. Do 15, ale wszystko będzie pod spodem. I teraz słuchajcie, Big Glossy. Tutaj wszystko to, co jest w środku, a ja otwieram. Ups, podałam. Tak to wygląda. Vichy Idealia. Bardzo to lubię i to na pewno będę używać. Efektima. Hydrożelowe płatki pod oczy. To dam mojej mamie na pewno, bo ona ostatnio była bardzo zmęczona. Tutaj balsam do ciała pod prysznic, ale fajny na basen albo na siłownię. Taki fajny ten. Korzenny olejek zapachowy. Cynamon, imbir, goździk. No tylko, że ja nie mam kominka, szkoda. Bardzo bym chciałam je sobie kupić. Tutaj mamy Bioshock. Jakieś takie dwie. Tutaj mamy Pantene Expert. To jest aksamitny krem do włosów, intensywnie nawilżający. A to jest odżywiający kolor. New Easy and 3 Minutes and Shower. Łatwo w 3 minuty pod prysznicem. Także dla chłodnych odcieni blond, czyli dla mnie. Jestem. Dzisiaj do wygrania właśnie rozpakowałam z folii bąbelkowej. Dzisiaj do wygrania mamy taką przepiękną skrzyneczkę. A w niej Pixie Cosmetics. A w niej, słuchajcie, mamy... Zobaczcie. Tutaj do was mam. Tutaj mamy przepiękną, nową odsłonę sypkich mineralnych podkładów do twarzy marki Pixie Cosmetics. I tak naprawdę to są wszystkie odcienie. I tutaj macie jeszcze dwa puste z odsypką dla przyjaciółki. Stwórz nowy kolor. Na jednym jest napisane, na drugim odsypa dla przyjaciółki. Także to jest dla was do wygrania. Zasady konkursu są takie jak poprzednio, czyli musicie być moim subskrybentem i uwierzcie mi dziewczyny, że ja dostaję wszystkie subskrypcje na maila, czyli jeżeli ktoś podczas tego konkursu mnie odsubskrybuje i subskrybuje na nowo, bo ja to wszystko dostaję i widzę, to no, taka osoba nie jest traktowana do końca poważnie. Więc musicie być moim widzem na YouTubie, musicie mi pod tym filmikiem zostawić swój nick do Instagrama, bo ten konkurs jest znowu powiązany z Instagramem, musicie mnie obserwować na Instagramie, jak również polubić to zdjęcie z Instagrama i udostępnić je na swoich profilach. Wpisujcie hashtagi Vlogmas Miss PK Project, konkursu Miss PK Project, bo wtedy będę łatwiej mogła znaleźć to zdjęcie wasze. No i konkurs trwa do 15. I na YouTubie proszę napiszcie mi w komentarzu wasz nick, bo wtedy będę wiedziała, właśnie mogła wejść na wasze profile. No i musicie mnie też obserwować na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, a na Facebooku możecie mnie też obserwować, jeżeli macie na to ochotę. I ta poletka może być wasza. Także nie wiem, czy znacie tą firmę, możecie mi też napisać, czy znacie, czy nie. Pixie i tyle. Żegnam się z wami, do zobaczenia, pa!